się, że to wszystko jest dane. Każda twarz, każdy ruch, każda z nich jakby klonowane. Ale patrz głębiej, bo w każdej jest coś niezwykłego. Każda kobieta ma swoją magię, coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego. Każda z nich to historia, każda to jej saga. Nie patrz powierzchownie, bo to tylko blacha. One wszystkie mają blask, choć czasem go nie widać. Każda z nich to diament, wystarczy go tylko odkryć. Niektóre są ciche, inne pełne energii. Jedne śmieją się głośno, inne w ciszy wierne. Każda z nich to siła, choć czasem niewidzialna. One tworzą świat, nawet gdy wydaje się banalna. Czy wy też czujecie, że to wszystko jest dane? Każda twarz, każdy ruch, każda z nich jakby klonowane. Ale patrz głębiej, bo w każdej jest coś niezwykłego. Każda kobieta ma swoją magię, coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego. One walczą codziennie, choć nie zawsze na frontach. Ich siła nie zna granic, choć nie widać jej w oczach. Matki, córki, siostry, przyjaciółki w jednym. Każda z nich to wsparcie, każda z nich to cenny klejnot. Nie daj się zwieść pozorom, bo to tylko powierzchnia. Każda z nich ma serce, które mocnie bije w ciszy. One tworzą świat, choć często niedoceniane. Ich wartość jest bezcenna, ich miłość nieskończona. Czy wy też czujecie, że to wszystko jest dane? Każda twarz, każdy ruch, każda z nich jakby klonowane. Ale patrz głębiej, bo w każdej jest coś niezwykłego. Każda kobieta ma swoją magię, coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego. One są wszędzie, w pracy, w domu, na ulicy. Czasem są jak anioły, czasem jak wojownicy. Ich uśmiech to broń, ich łzy to ich moc. Każda z nich jest piękna, choć może nie wiesz co noc. Więc nie patrz na okładkę, ale zajrzyj jej do środka. Każda kobieta to cud, każda jest wyjątkowa. Ich różnorodność to siła, ich jedność to piękno. Szanujmy każdą z nich, bo bez nich byłoby pusto. Bez nich byłoby pusto. Czy wy też czujecie, że to wszystko jest dane? Każda twarz, każdy ruch, każda z nich jakby klonowane. Ale patrz głębiej, bo w każdej jest coś niezwykłego. Każda kobieta ma swoją magię, coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego. Więc przestańmy oceniać, przestańmy porównywać. Każda z nich jest inna, każda ma coś do przekazania. Kobiety to nasz świat, my tworzą jego serce. Szanujmy każdą z nich, bo bez nich nie ma nas na pewno.